27 marca, stacja 9. Jezus upada po raz trzeci. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie. Patrice Corde, punkt drugi. Tylko miłość może usunąć obecny w naszym życiu lęk. Tak często jednak boimy się Ciebie, Panie. Nie jest to bojaźń Boża, która jest jednym z darów Ducha Świętego, lecz zwyczajny lęk przed Tobą, jako kimś, kto jest obojętny, a może nawet wrogi. Kimś, kto jest zazdrosny o nasze dobro, kto chce nas ukarać. Te fałszywe wyobrażenia o Tobie, które nosimy w naszych sercach, są dziełem diabła i skutecznie powstrzymują nas od tego, by Tobie zaufać i powierzyć Ci ster naszej łodzi. Proszę Cię, Panie, za wszystkich głoszących Twoją Ewangelię, by umieli przekazać prawdę o Twojej miłości, a także za mnie, bym umiał nawet w trudnych momentach życia dostrzegać tę miłość, zaufać Tobie i oddać Ci ster mojej łodzi życia. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.